Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić mięciutkie w środku i chrupiące z zewnątrz amerykańskie ciasteczka z jabłkami i cynamonem. Do misy miksera wrzucamy 110 g miękkiego masła, 170 g cukru i całość ucieramy. W tym czasie mieszamy sobie suche składniki, 250 g mąki pszennej, szczypta soli, łyżeczka proszku do pieczenia oraz pół łyżeczki cynamonu. Gdy wymieszamy mąkę, do masy z masła i cukru dodajemy jajko. A gdy się połączy, dodajemy resztę suchych składników. Wyrabiamy do momentu, aż masa będzie jednolita i wtedy dodajemy pokrojone w kostkę jabłka. Dodatkowo oprócz do tych ciastek możecie dodać pokrojoną w kostkę białą czekoladę. Na pewno będzie świetnie się komponować. Następnie formujemy ciasteczka. Powinny być wielkości takiego dużego orzecha włoskiego, albo inaczej możecie odważyć każde po mniej więcej 50 g. Mi z tej ilości wyszło 16 ciastek. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji termoobieg przez 12-15 minut. Po upieczeniu ciasteczka zostawiamy na blacie, aż przestygną. Wtedy z wierzchu stworzy się chrupiąca skorupka, a w środku pozostaną mięciutkie. Ciasteczka są przepyszne, serdecznie polecam Wam je wypróbować i koniecznie napiszcie w komentarzu, czy je zrobiliście. Smacznego!